Kim jest człowiek, który z nędzy doszedł do pieniędzy? Założyciel jednej z najlepiej rozwijających się firm kurierskich w Polsce? To młody polski przedsiębiorca Rafał Brzoska, twórca firmy InPost oraz Paczkomatów. Partnerami kanału są Social Apes Marketing, usługi marketingu online, IP Control i Beauty Sklep, bezpieczne zakupy w internecie. Rafał Brzoska urodził się 13 listopada 1977 roku w Raciborzu, jako mieszkaniec niewielkiej miejscowości Nędza. Z wykształcenia jest ekonomistą. Brzoska zaczynał swoją przygodę z biznesem, mając zaledwie 16 lat, gdy zaczął grać na giełdzie. Wówczas grał akcjami, które zostały mu powierzone przez rodziców, a ich wartość wynosiła około 200 tysięcy złotych. Niestety w tym okresie na rynku panowała Bessa, która spowodowała znaczne straty w portfelu dzisiejszego bohatera. Brzoska mimo porażki finansowej nie zakończył swojej przygody z próbą dorobienia się. Już na początku studiów zaczął naprawiać i składać komputery. Na trzecim roku wraz z swoim kolegą i dziewczyną, która później została jego pierwszą żoną, założyli firmę Integer. W pierwszą firmę zainwestował 20 tysięcy złotych, co stanowiło niemal całe oszczędności Brzoski. Integer początkowo miała zajmować się projektowaniem stron. Pierwsze problemy przyszły niemal natychmiast. Dla nieznanej wówczas marki brakowało zleceń, jednak tutaj można było zobaczyć już wówczas zawzięcie Brzoski. Wraz z wspólnikami zaczęli kolportować ulotki, co spowodowało, że już po półtorej roku mieli oddziały w każdym województwie. Po 4 latach firma stała się liderem rynkowym. Brzoska jednak cały czas chciał czegoś więcej. Postanowił więc stworzyć konkurencję dla Poczty Polskiej, która w tamtym czasie była praktycznym monopolistą na rynku. Tak powstał InPost. Tym razem Brzoska miał trochę szczęścia, ponieważ założenie nowej firmy zbiegło się ze strajkiem listonoszy Poczty Polskiej, a w świetle ówczesnych przepisów tylko ona mogła doręczać przesyłki do 50 gramów. W takim wypadku na rynku co prawda zrobiła się luka, jednak prawo nie pozwalało na jej wypełnienie. Brzoska obszedł ten przepis, dołączając do listów metalowe blaszki oraz notesiki, co zwiększało wagę listu i było już poza przepisami, które Poczta Polska wynegocjowała sobie z Unią Europejską. Ponadto InPost oferował tańsze usługi oraz szybsze dostarczanie przesyłek, a dodatkowo każdy z nas wie, jak działa Poczta Polska. We wrześniu 2009 roku nastąpił prawdziwy przełom w świecie przesyłek oraz dostaw w zakresie sprzedaży internetowej. Zaprezentowano pierwszy paczkomat InPost, który był prawdziwą nowelizacją na rynku odbierania przesyłek. Produkt przyjął się świetnie, a Polacy pokochali paczkomaty, które w przeciwieństwie do kurierów czy punktów odbioru były dostępne nawet o 3 w nocy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wbrew niektórym opiniom paczkomaty nie są polskim wynalazkiem. Podobne urządzenia w 2005 roku testowała niemiecka poczta Deutsche Post. W 2015 InPost przejął 100% akcji Polskiej Grupy Pocztowej. W tym samym roku InPost debiutuje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W związku z zakończeniem obsługi kontraktu dla sądów z początkiem 2016 roku, spadkiem wolumenu przesyłek listowych oraz presji cenowej, InPost podjął decyzję o restrukturyzacji, a następnie o całkowitym zakończeniu z dniem 1 sierpnia 2016 roku działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych tradycyjnych i skupieniu się na działalności w obszarze usług związanych z rynkiem e-commerce. Brzoska z paczkomatami nie zatrzymał się tylko na polskim rynku, ale zaczął ekspansję na rynku zachodnim oraz w odległych krajach takich jak Chile, Litwa, Estonia, Łotwa, Australia, Irlandia, Kolumbia, Islandia i wiele innych. Rafał Brzoska w 2011 roku w wieku 34 lat zadebiutował na liście 100 najbogatszych Polaków, a w 2021 roku zajął już 7 miejsce w magazynie Forbes. Jego majątek został wyceniony na 5,7 miliarda złotych. Brzoska posiada również kilka innych spółek. Jedną z nich jest Rio Amsterdam, która wykupiła większościowe udziały w przedsiębiorstwie Bakaland istniejącego na rynku od 1991 roku. W wyniku fuzji z przedsiębiorstwem Purella Superfoods w 2022 roku obie spółki zaczęły istnieć pod nazwą Foodwell. Rafał Brzoska jest honorowym konsulem Republiki Łotwy, tym samym nie pobiera za to wynagrodzenia. Osobiście interesuje się lotnictwem oraz sportami ekstremalnymi, jest również inwestorem i mecenasem startupów, a także filantropem, udzielając się z obecną żoną Omeną Mensy. Ponadto jest autorem książki Jutro w Nowym Jorku oraz współautorem pozycji Biblia e-Biznesu 2. Jeśli chcecie usłyszeć więcej historii przedsiębiorców, zasubskrybujcie ten kanał.